Która wręcz nawet czasami przydusza, ale może być też wartością, która wystrzeli w niebo, tworzy nowe perspektywy, da takie poczucie bycia obywatelem, poczucie więzi z naturą, właśnie z tą przestrzenią rolniczą. Cieszymy się, że możemy po raz kolejny Państwu zaprezentować program dożynkowy, zaprezentować starostów, bardzo młodych starostów. Mamy młodą kapelę z Włoszczowy. Mamy też bardzo młodych, sympatycznych starostów dożynkowych. To pokazuje też, że świętokrzyskie rolnictwo zmienia się. Podlega wielu też takim cywilizacyjnym procesom, pewnie nieuchronnym, patrząc na doświadczenia Europy Zachodniej. Gospodarstwa stają się większe, coraz bardziej wyposażone w nowoczesne technologie. Takie są też gospodarstwa naszych państwa starostów. Cieszymy się, że po raz kolejny Świętokrzyska Izba Rolnicza tutaj pomogła nam tych najlepszych reprezentantów rolniczego stanu wytypować, aby oni byli gospodarzami razem z nami, razem z panem burmistrzem, panem starostą, panem prezesem Izby Rolniczej, gospodarzami najbliższych drożynek wojewódzkich. Szanowni Państwo, zazwyczaj podczas tych konferencji przedstawiamy program, mówimy o tym, jaki był ten rok w rolnictwie. Najbardziej kompetentnie będzie potrafił za moment powiedzieć o tym pan prezes Ryszard Dziźba, ale ja ze swoich obserwacji urodziłem się, mieszkam cały czas na wsi, moi rodzice, brat teraz prowadzą gospodarstwo. Uczestniczę też w dożynkach gminnych, parafialnych, widać taki swoisty renesans tych tradycji, tych wartości. Ale tam jest również okazja do tego, żeby z samymi rolnikami rozmawiać o ich trudzie, o ich pracy. Dziękować im za całoroczny trud, za to, że starają się, aby nikomu nie zabrakło chleba. Natomiast ten rok był szczególny. Szczególny ze względu na suszę. Szczególny też, zwłaszcza w obszarze owoców, to najbardziej odczuwamy na Sandomierzczyźnie, na wysokie plony, związane z tym bardzo niskie, rekordowo niskie ceny. To pokazuje, że wielu z rolników, sadowników po prostu patrząc na relacje kosztów i możliwych cen za swoje produkty, za swoje uprawy, po prostu nawet nie zbierało tych owoców. To pokazuje dramatyzm tego zawodu, to pokazuje, jak często w trudnych sytuacjach znajdują się rolnicy, którzy w takich sytuacjach, w takich trudnych momentach nie mogą być zestawieni sami sobie. Stąd apelowaliśmy i czynił to i Zarząd Województwa, i wiele samorządów o to, aby te procedury związane z rekompensatami za suszę, żeby były jak najbardziej sprawne, żeby tutaj rząd po prostu wywiązał się z tego, do czego jest powołany.
Obserwujemy jednak takie niepokojące symptomy, że zaczyna być jakieś przerzucanie odpowiedzialności, że to samorządy nie radzą sobie z właśnie szacowaniem tych szkód. Przy każdej okazji, również podczas tych uroczystości dożynkowych, apelujemy, aby ta pomoc została jak najszybciej rolnikom udzielona. Również, co ważne, potrzebne są, myślę o tym powie prezes Ciśla, takie systemowe rozwiązania, które będą mogły pomagać rolnikom budować zręby rynku płodów rolnych, gdzie na tym rynku pozycja samego rolnika, samego producenta będzie mocniejsza. W pojedynkę na pewno jest o wiele trudniej, w pojedynkę trudniej uzyskać godziwe ceny. Ważne jest, żeby tutaj ze strony państwa, również samorządów, my tutaj od tej odpowiedzialności nie uciekamy, staramy się robić jak najwięcej, tylko można, żeby rolnika wspierać. Szanowni Państwo, o tym za moment, ale chcę powiedzieć, że tradycyjnie też podczas imprezy we Włoszczowie, o dożynkach możemy powiedzieć, że to jest takie rolnicze świętowanie, taka najważniejsza uroczystość i impreza dla rolników przede wszystkim, ale też jest to dobra oferta dla tych ludzi, którzy niekoniecznie związani są ze wsią, a lubują się w naturze, w smakach związanych ze wsią, w tradycyjnych potrawach. Będzie można również obejrzeć wspaniałe wystawy rękodzieła i sprzętu rolniczego, wszystkiego, co się kojarzy z obszarem szeroko rozumianej wsi. O to zadbają nasi gospodarze, którym chcę też bardzo serdecznie podziękować. Spoglądam w stronę pana starosty, pana burmistrza. Wiemy, że ziemia włoszczowska jest bardzo gościnna. Wiemy też, że jest właśnie taka na wskroś ludowa, na wskroś właśnie wiejska. I te tradycje są bardzo żywo na ziemi włoszczowskiej kontynuowane. Też za to państwu bardzo dziękuję. Zapraszam do Włoszczowy w najbliższą niedzielę. O godzinie 12 rozpoczniemy tradycyjnie mszą świętą. To jest też element obrzędu i dziękczynienia, który jest bardzo ważny i przetrwało wieki i od niego, jak tradycja każe, zacznie. Ja tyle, dziękuję bardzo. Jeśli będą pytania. Bardzo dziękujemy panu marszałkowi. Myślę, że teraz oddamy głos współgospodarzom Remu, czyli panu burmistrzowi, panu staroście. Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Przyłączając się do tych zaproszeń pana marszałka, to Włoszczowy pragnę bardzo wszystkich zaprosić państwa, zarówno mieszkańców wsi, miasta, bo również mieszkańcy miasta korzystają z pracy rolnika każdego dnia na polskie stole trafia bochen chleba, a właśnie ta ciężka praca jest tym zwieńczeniem w postaci tego pożywienia. Szanowni Państwo, ziemia włoszczowska to piękna ziemia o pięknych wartościach historycznych, o pięknych tradycjach patriotycznych, ale również to ziemia gospodarska, bo na tej ziemi oprócz znanych przedsiębiorstw, które są takimi markami promującymi nasze piękne miasto, naszą ziemię, poza nawet już granicami naszego kraju, to również ziemia o bogatych tradycjach kulturowych, ludowych, ale również i gospodarskich, bo jakby nie było, to Krajowa Spółdzielnia Mleczarska, która można powiedzieć taką perełką naszego rolnictwa na ziemi świętokrzyskiej, również poza naszymi granicami naszego województwa, a nawet kraju jest widoczna. Również miejsca pracy, ale przede wszystkim ten rynek rolniczy, który skupia się wokół mleczarstwa na ziemi włoszczowskiej, z tego słynie. Szanowni Państwo, myślę, że oferta, która została przygotowana tutaj wspólnie z wszystkimi współorganizatorami, będzie atrakcyjna, będziemy wspólnie się bawić, wspólnie będziemy dziękować rolnikom za zadane plony, prosić o łaski Pana Boga na mszy świętej, jak wcześniej wspomniał Pan Marszałek. Myślę, że warto być razem, warto być wspólnie, cieszyć się, radować się, ale również i rozmawiać o tym, co za nami, o tym, co przed nami. Myślę, że ta wartość, która powinna przyświecać nam wszystkim, ta solidarność, to, co nas łączy, a nie to, co nas dzieli, myślę, że taki dzień, właśnie 2 września, będzie w Włoszczowie. A tak jak wspomniałem wcześniej, ziemia o pięknych tradycjach, o pięknych walorach kulturowych, ale również ich mieszkańcy. Aktywni, gospodarni, ale i gości. Gorąco zapraszam. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Tu zostało już wiele powiedziane odnośnie zaproszenia na nasze 18 dożynki wojewódzkie. Ja też od siebie dorzucę kilka słów.
Drodzy Państwo, my jesteśmy zaszczyceni jako gmina i powiat tym, że możemy być współorganizatorami tych 18 świętokrzyskich dożynek wojewódzkich. To dla nas naprawdę niesamowite wyróżnienie, ale też i dowód tego, że nasze rolnictwo, nasi ludzie, ludzie wsi są zauważani, prawda, tutaj w województwie i są nagrodzeni organizacją takiej właśnie imprezy. Do tego, co powiedział Pan Marszałek i Pan Burmistrz, ja chcę dopowiedzieć, że naprawdę ta dbałość o tradycję, o kulturę ludową jest u nas bardzo widoczna. Tak jak Państwo zauważyliście, przywitała nas tutaj wszystkich już młoda orkiestra, młoda kapela, tak zwane muzykanty boszczowskie, bo taką potoczną nazwę przyjęli, ale chcę Państwu powiedzieć, że od początku, jak powstał powiat, działa i funkcjonuje przy powiecie powiatowa kapela boszczowska i to też jest dowód na to, o czym mówiłem wcześniej, że te tradycje kultywujemy, że staramy się pamiętać o tym, skąd się wychodzimy. U nas ludzie są we Włoszczowie naprawdę bardzo gościnni, serdeczni. Myślę, że jak Państwo przyjedziecie na te dożynki, to doświadczycie i wspólnie będziemy mogli świętować, będziemy się mogli cieszyć tym, że udało się zebrać plony, że nikomu z nas nie zabraknie chleba, że rolnicy nasi, nie tylko Włoszczowcy, ale w całym województwie świętokrzyskim zasłużyli na to, aby takie święto się odbyło. Wszystkich Państwa jeszcze raz serdecznie zapraszam do Włoszczowa. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję Panu Starości. Proszę Państwa, to były zaproszenia, a teraz myślę, że czas, żeby przedstawili się starostowie Dożynkowi. Pani Starościna Anna Hawier z miejscowości Sudów w gminie Jędrzejów. Duże gospodarstwo rolne prowadzi wspólnie z mężem. Mąż też dzisiaj jest z nami i witamy tutaj Pana bardzo serdecznie. A ja też zdążyłam się dowiedzieć, że jest Pani właśniczką ogrodu, więc znalazłam jakiś wspólny element, bo ja też bardzo kocham ogród, wilka, kwiatów. Także myślę, że opowie Pani i o pasji zawodowej i tej, no powiedzmy jeszcze około zawodowej. Dzień dobry, muszę się przedstawić, nazywam się Anna Hawier, z miejscowości Sudów w gminie Jędrzejów. W tym roku mam zaszczyt pełnić rolę starościmy na 18 dożynkach wojewódzkich we Włoszczowie. Wraz z mężem prowadzimy gospodarstwo 70-hektarowe. Przejęliśmy gospodarstwo w 2002 roku po rodzicach męża. Było wtedy 19 hektarów, teraz mamy 70. Staramy się go powiększać w miarę możliwości, jeśli taka jest możliwość. Mamy dwie córki, 19-letnią i 16-letnią. Chciałabym podziękować oczywiście jeszcze Świętokrzyskiej Izbie Rolniczej za to, że zostałam wytypowana na starościnę dożynek. Także bardzo serdecznie dziękuję. I tak jak mówię, tak jak Pani wspomniała, lubię ogród, także zajmuję się w wolnej chwili ogrodem. No i moją pasją jest jednak rolnictwo. Przejęliśmy to gospodarstwo z pewnością, że będziemy to uprawiać rolę. Nasze gospodarstwo specjalizuje się głównie w produkcji roślinnej. Uprawiamy pszenicę, jęczmień, ale jest też rzepak, kończyna czerwona i facelia błękitna. Jakieś plany, jeśli chodzi o rozwój gospodarstwa? Plany są, wiesz, powiększenie, tak, cały czas są plany. Jeśli nadarza się lokacja powiększenia, czy to kupna, czy dzierżawy, także jak najbardziej. Sprzęt oczywiście tak samo, w miarę możliwości, co jest potrzebne. Także wymieniamy na coś potrzebne. Bardzo dziękujemy Pani Anna Haber z Cudowcimi Jędrzejów. Starostą dożynek jest Pan Tomasz Ślęcak z Winy, głównie Włoszczowa. Jeśli ziemia włoszczowska, to podobno bydła mlecznego, bo to jest chyba ten główny nurt produkcji rolniczej w powiecie włoszczowskim, prawda? Tak, dzień dobry. Nazywam się Tomasz Ślęcak, pochodzę z miejscowości Wina, gminy Włoszczowa. Na początku chciałbym podziękować wszystkim, przede wszystkim Panu Marszałkowi, Panu Burmistrzowi, Panu Staroście za tak duże wyróżnienie. Moje gospodarstwo ma powierzchnię około 55 hektarów, głównie to uprawa zbóż, w tym pszenica, przynajmniej to kukurydza. Są też zwierzęta, około 60 sztuk, czyli
30, około połowa to krowy. Zajmuję się produkcją mleka. Produkuję to mleko około 250 tysięcy litrów rocznie. Pan marszałek wspominał o tym, że ten rok był szczególny, ponieważ susza doświadczyła wiele gospodarstw rolnych. Ja myślę, że pan prezes Ryszard Ciźla ma pełne informacje, jak wygląda sytuacja w świętokrzyskim rolnictwie, w poszczególnych sektorach tego rolnictwa, nie tylko jeśli chodzi o produkcję zbóż, ale także owoce, warzywa. Bardzo prosimy, panie prezesie. Państwo słyszycie o tym, że wszystkiemu winni są Wójtowie, a że nie naciskali, nie zareagowali szybko, nie powołali komisji, te komisje nie pracowały. Komisje pracowały, bo w każdej komisji jest nasz przedstawiciel Izby Rolniczej, więc my wiemy, jak to wygląda od początku, bo w każdej komisji nasz przedstawiciel pracuje. W związku z tym można by mnie zapytać, jak to w rzeczywistości wygląda, a jak to wygląda, ja to mam w formie tabelki zrobione i Państwu powiem, że według naszych obliczeń w naszym województwie złożono 7960 wniosków. To jest na dzień 24 sierpnia, a więc parę dni zbierane były te dane. I teraz, a więc złożono te wnioski. Dzięki Bogu nasze województwo nie zostało tak dotknięte suszą, jak województwa północne i zachodnie. Nie w takim stopniu. Też zostało dotknięte, ale nie w takim stopniu. I powiem w ten sposób, że plony zbóż ozimych są na poziomie średnim wieloletnim u nas. W tym roku. A są nawet takie regiony, między innymi powiat Andrzejowski. Wiem, że niektóre gospodarstwa osiągają plony zbliżone do rekordowych. Oczywiście przy pełnej technologii, gdzie się prowadzi nie tylko zasieje, ale prowadzi się ochronę w trakcie sezonu i golistne nałożenie. I wtedy się osiąga 8-9 ton z jednego hektara. Natomiast gorzej jest w Boczach Jary, bo tu rzeczywiście okres suszy na wschody miał duże znaczenie, szczególnie tam, gdzie chleby są bardzo lekkie, uboższe, to plonów można powiedzieć nawet nie ma. Nawet są takie przypadki, że zastanawiał się rolnik, czy warto wjechać kombajnem, czy nie. I takich gospodarstw, które na tą chwilę, szanowni Państwo, bo to, co ja mam, to nie jest ostateczna informacja, że tyle zostanie zakwalifikowane po weryfikacji przez urzędników z Urzędu Wojewódzkiego. Tyle wyszło od komisji, że 30% szkody może mieć uznane 1816 gospodarstw. A więc na 7960 złożonych wniosków przez rolników, 1816 może mieć szkodę z protokołów z gmin w wysokości powyżej 30%, a więc kwalifikujące się do tej pomocy w formie na przykład kredytu klęskowego. Natomiast 70%, powyżej 70% jest, szanowni Państwo, w naszym województwie 24 przypadki. Czy będą 24 po weryfikacji przez Urząd Wojewódzki, tego nie wiem. Ale tyle poszło z komisji gminnych, weryfikujących ten poziom strat. A więc jeśli 24 w skali 7960, no to można powiedzieć, że niewielki stopień. Dlaczego tak mało? Mimo tej suszy, która była? Bo Jon Puława, który monitoruje poziom suszy i kwalifikuje poszczególne uprawy do pomocy lub nie zakwalifikował na przykład upraw warzywnych. A w powiecie niedrzejowskim, pilczowskim, głównie rolnicy zgłaszali szkody w uprawach warzywnych, ale nie tylko w tych powiatach. Dlaczego? Bo sieje się warzywa zwykle wiosną i jest tak jak pietruszka, wiecie Państwo, że nawet osiągała w hurcie cenę 12 zł. Nie podschodziła, normalnie nie podschodziła. Ale rolnik zgłosił,
komisja dotarła i zobaczyła. Ale jak wprowadzili te dane, to ten wniosek, który tam rejestruje to wszystko, niestety odrzucił, bo warzywa się nie kwalifikuje. Tak samo nie kwalifikują się uprawy paszowe. Bąk, pastwiska, czy inne uprawy paszowe. A więc z góry przesądzono, że określone uprawy nie będą się kwalifikowały i stąd rolnicy niechętnie zgłaszali, znając to przepisy. Może gdybyśmy częściej spotykali się, czy rządzący, jeśli mogę sobie pozwolić na taką uwagę, częściej spotykali się z rolnikami, to ta sytuacja może wyglądałaby trochę lepiej. Ale zamykając temat sytuacji, przejdziemy do Żydek, bo też ktoś mógłby powiedzieć, jest źle, dlaczego świętujemy. Świętujemy, ponieważ to jest właściwie jedyna w ciągu roku okazja, żeby oddać honor tym ludziom, którzy bardzo ciężko pracują na roli. I nie powinniśmy rezygnować z tego święta, bo to jest właśnie ta jedyna okazja, żeby się rolnikom pokłonić. Dyrekcja Wojewódzkiego Domu Kultury, pan Arkadiusz Szostak, to jest instytucja, która co roku przygotowuje cały obrzęd dożynkowy i teraz o tym opowiemy państwu. Rozumiem, że pan Arkadiusz Szostak. Drodzy państwo, co można zmienić w obrzędzie dożynkowym? W zasadzie nic. Obrzęd jest ścisły, obrzęd jest obrzędem i nie wolno w nim mieszać. Zatem wszystko będzie zgodne z tradycją, tak jak przekazali nam nasi przodkowie. Rozpoczniemy od przygotowania wieńców do konkursowej prezentacji przed kościołem. Pod wezwaniem w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny we Włoszczowie. Po czym od Urzędu Miasta i Gminy we Włoszczowie przejdzie pierwszy korowód do kościoła. O godzinie 12 rozpocznie się uroczysta dożynkowa msza święta z wręczeniem darów od rolników i gospodarzy. Następnie około godziny 14 ruszy główny korowód dożynkowy prowadzony przez orkiestrę Dentą z Krasocina w kierunku stadionu we Włoszczowie, miejsca głównej części obrzędowej, która rozpocznie się od zawołania żniwnego. I później przekażemy gospodarzowi piękny bochen chleba wypieczony z trudnych tegorocznych plonów. Przekażą to starostowie dożynek. Zostaną ośpiewane piękne wieńce dożynkowe. W odróżnieniu od lat ubiegłych ze wszystkich powiatów województwa świętokrzyskiego pan marszałek podzieli się dobrym słowem i chlebem ze wszystkimi obecnymi podczas dożynek. Bezpośrednio po wręczeniu chleba dla wszystkich uczestników zostaną wręczone odznaczenia państwowe i bezpośrednio po nich przekazane zostaną pamiątkowe grawertony, upominki, nagrody dla tych, którzy brali udział w konkursie na piękną, bezpieczną zagrodę przyjazną środowisku, najlepsze gospodarstwo ekologiczne, a część tą już artystyczną bezpośrednio po obrzędzie rozpoczniemy od roztańczonego korowodu, czyli folkowego widowiska, w którym wezmą udział zaproszone zespoły z terenu województwa świętokrzyskiego. Około godziny 18:00, 17:30, 18:00, nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, będzie jedna z głównych atrakcji spotkania dożynkowego, czyli
spotkanie z gwiazdą. Dużynek, gospodarze, więc włodarze zarówno powiatu, jak i miasta, zażyczyli sobie, aby była to szansa. Będzie i będzie gościła na naszych dożynkach, zaś około 18:45-19:00 rozpocznie się dożynkowa zabawa taneczna z zespołem Kamel, która potrwa aż do zmęczenia przedmiotów. To tyle, drodzy Państwo. Mam nadzieję, że zarówno gospodarze dożynek, jak i goście, którzy będą obecni na tym uroczystym święcie, będą usatysfakcjonowani. Każdy znajdzie coś dla siebie w tym dożynkowym święcie. Bardzo dziękujemy, że mamy za słowo. To a propos, że każdy coś znajdzie dla siebie. Pogoda podobno została już zamówiona. Także zapraszamy wszystkich w najbliższą niedzielę 2 września do Włoszczowy. Jeżeli Państwo dziennikarze mają jakieś pytania, to myślę, że to jest ten moment, kiedy trzeba je zadać. Indywidualnie, tak jest. To tak jak przewidywaliśmy, będą indywidualne odpowiedzi nagrania. To ja bardzo poproszę kapelę, bo aż czas muzykanty nam jeszcze zagrają.